Mnóstwo ilości Waszych lajków, wyświetleń i komentarzy. Myślimy, że nasz quiz małżeński Wam się spodobał. Ale to chyba nie jest dziwne. Jesteśmy super parą, młodość i doświadczenie. I dlatego właśnie zapraszamy Was na drugą część. Tego nie możecie przegapić. Nigdy. Co pytanie, to problem. Jezu, no. Posłuchajcie, ja myślę, że to... No dobra. No, 3-4. Co tam jest? Co? Pop taneczna. Każdej, oprócz disco polo. Dla mnie to taneczna. Disco polo przecież śpiewasz nawet. Ale nie słucha. Ale to jest sytuacja zawodowa. Rozumiem. Ja po prostu bywam na weselach i tak. Słyszę to, ale nie słucham tego. Nawet śpiewasz to rano. Co? Nieraz. Co rano śpiewam? Zacznij ta świnia, jak to Ja nigdy w życiu rano nie śpiewałam, bo nie tej świni. Śpiewałaś, jak usłyszałaś pierwszy raz. Nieprawda, jak to? Nie, nie, bez jaj. Nie jest piosenka Zacznij ta świnia, tylko jest piosenka Weselny klimat. Nawet jest filmik, jak śpiewa. Ja już kiedyś zaśpiewałam Zacznij. Tak, na YouTubie jest ten filmik, jak śpiewa. Tak? Tak. Koniecznie musicie to zobaczyć. Świetne. Weselny klimat, tak się zaczyna. I z białym welon, a w nim dziewczyna. Strumienie wódki i trochę wina. Zacznij ta świnia. Jejku, jak to się nazywa tylko? Misiuniu, tak mogę ci lekko podpowiedzieć, że tańczyłeś to na swój pierwszy taniec. To była rumba? Tak! To poczekaj, szybko dopiszę. To, co ty robiłeś, to była rumba, wyobraź sobie. Albo tam rumbo podobne. Rumba. Jak on się nazywa? No przecież go uwielbiasz. On tymi autami jeździł w dawnych czasach, w starych filmach. Poczekaj, jak to zapomniałem, jak się nazywa? Podobny jestem do niego podobny. Tak. Nawet kurtkę taką ma. Tak. Też by leciał. I fryzurę taką samą. Wszystko macie takie same. McQueen. Tak. Steve McQueen. To nie musimy pisać. Pisać. Poczekajcie. Wiem! Ulubiona moja potrawa. A to jest parę. Ty wiesz lepiej niż ja? Tak! A to ściągnąłem? Nie! Mogę ci tylko powiedzieć, że ostatnio mówiłeś, że twoja babcia ci to robiła i mogłeś z bratem zjeść tego każdą. Wiemy! No wiadomo! Jednak bez podpowiedzi w tym gminie by się nie udało. Klatki ziemniaczone. Oczywiście, że tak. Ale nigdy z cukrem. Zawsze ze śmietaną i na słono. O ja! Co myślisz? Cielisty różowy. No takie nude, no. No to nie jest cielisty. No takie, ja takie beżowo-różowe o zawsze. To się liczy, bo to jest różowo-cieliste. Bo jest kilku. Posłuchajcie, to jest kilku. Pisz wszyscy. Jeszcze żyją jest niektórzy. Trzech. Ale w podeszłym wieku wszyscy. Zapomnij. Ale nie wiem, czy tego imienia się nie pisze przez jedno ry, to sorry, to jest ten. Potem jest ten. I jeszcze był trzeci, zawsze mówiłam, że lubię trzech. Jakiego ja przyjdzie? Poczekajcie, bo ten jeden to jest ten, on ma podwójne nazwisko, no nie? Czy nie? Kto? Misiu, dobrze, to jest imię pierwsze, to jest imię, no musisz napisać nazwisko. Ściągasz normalnie. Ja nie ściągam, już to mam napisane. Pretty Woman, ten co grał, ten. Pretty Woman, który to był? No Boże, ten co grał tego milionera. A to nie był George Clooney? Ale ten też chodzi. Ale ten już mam go zapisanego. To wiedziałem. A jak się nazywa ten z tego? Z czego? Z Pretty Woman? Jak on się nazywa? Richard Gere to dokładnie jest trzeci, którego szukałam. Richard? Tak. G-E-R-E się pisze. Jak jeszcze? Tak. Czyli mamy Harrison Ford, zdarza się. Tak, George Clooney. Tak. I Richard Gere. Nie wiem, czy dobrze ich popisaliśmy. Ja też nie wiem, czy dobrze, bo ja tego, te nazwiska to jakoś takie są stare. Może jakieś tam błędy się sprawy. No, starzy ludzie, to nie pamiętam, jak się pisze. Ale to są moi ukochani, to prawda, więc chociaż najmniej Joe, czegoś. Ale Richard i Harrison. Ale to ty chyba w kołysce ich oglądałaś. A wiem.
Nie, no poczekajcie. Poczekajcie. Też tej nie znoszę, to wiemy, której nie znoszę, ale zastanawiam się, który ja uwielbiam. Ale to jest tak. Białe? Też. Białe? Muszę ci kupić. Boże, gdzieś kiedyś białą bieliznę? Tak, ale to takie kryt, to nie jest to samo? No to nie jest to samo, ale białe, proszę cię, takie białe gaciole, to albo dziecięce, albo dla starych kobiet. Rzadko oglądam cię w bieliznie. Ale przecież mówisz, jak ubieram czarną. Nie chciałam tego zdradzać. Poczekajcie, poczekaj. Znaczy ja wiem, jako... ale tej restauracji już nie ma, ona nieistniejąca jest. Tak. Ale to jest pierwsze spotkanie, nie wiem, czy to możemy jako randkę traktować. To była randka, dla mnie była to randka. Dobra. To była restauracja... Która się nazywała tak. Rozbrat. Tak się nazywa. 20, no. Ale to na ulicy Rozbrat. Rozbrat, tak. Szczytlans. Pierwsza randka, która miała trwać 30 minut, to co? 45 do. A ile trwało? To więcej. Okej. Okay. Ach. Po co ten wykrzyknik? Bo jesteś zodiakalnym baranem. Dziękuję. Nikt nie wiedział, teraz wszyscy wiedzą. Tak. O boje, dramat. Moglibyśmy stworzyć jakiś zespół disco polo. Te siostry mogliśmy przebić nawet. Kto lepiej? No dobra, no już ostatecznie... No, ja napisałam. To już z dwojga złego wybieram siebie. Co zawsze na wtorce? Chyba... Raz, dwa, trzy. Pomadka? Telefon. Znaczy w sumie moja pierwsza myśl była, co mam w torebce pomadka. Znaczy nie, pierwszą myśl miałam, że telefon mam zawsze przy sobie, ale potem sobie myślałam, że telefon raczej trzymam w ręku. No właśnie, ale to nie jest fair, bo telefon masz albo na takim tym łańcuszku, albo na swoim tym takim wisiorku, ale rzadko w torebce? No ma. Naprawdę? No, albo pomadce też. Nie, pomadka. Wiadomo. Błyskawiczna odpowiedź, nawet nie muszę ściągać. Oczywiście, że on. A zobacz, też masz wykrzykniczek, ci dam, bo po prostu zdecydowanie lepiej. Wiem! Jaki tylko to był tytuł? Wiem. Proszę. 3, 4 i... Kwiat paproci? Tak. Tak. Posłuchajcie, opowiadałem jej o tym. I kupiła mi... Nie, bo to jest twoja ulubiona bajka, którą babcia ci pokazała, prawda? Ale też na projektorze, takie były jakieś projektory do wyświetlania filmu. I to jest taka bajka bardzo piękna, z cudownym przesłaniem. Tak, tak. A teraz dokończ teraz. I kupiłaś mi taki specjalny aparat i takie filmy, takie klisze, które na ścianie można wyświetlać. To jest przeurocze i przerewelacyjne, że to znalazłaś w ogóle. Bo ten sprzęt ma, nie powiem ile lat, bo ty bym zdradził ile ja mam lat, ale ma dużo lat. I jest nie do stania. Kupiłaś się to na Allegro, czy mega gdzieś tego szukałam. Mega szukałaś. Ale i zaskoczyła mnie. Któregoś razu tak, w łóżku, idziemy do sypialni, bo wiadomo, ja myślę, co tam będzie fajnego, a tam od razu na ścianie bajka. Padłem. No. Rewela. No i z takiego starego. Jest to schowane, wiecie, to jest schowane, ten projekt podschowany? U góry. U mnie w gabinecie jest. No. Tak. Będzie dla naszych dzieci. Wszystkie słodycze. Właśnie. Najbardziej lubię, dobra, to może... Ja napisałam jedną, bo nie mogę się zdecydować. A ja trzy. Raz, dwa, trzy. To pewnie uda ci chociaż w jednym trafić. Trzy. Kochana, nie podglądamy. No, pokaż. Raz, dwa, trzy. Beza number one. Jest! Jest! No, czekolada. Później czekolada. No, i lody. Dwa. I lody. Kocham wszystko. Ale tylko naturalne i tylko dobre lody. Tak. Potrafi z buta 6 km iść na lody. Ach. Oh my god. Tak. Nie, to musi być, powiem wam, to jest tak. Przecież co tam piszesz, wyznanie miłosne? Uwaga, 3, 4. Co napisałaś? On, ona i znak równości.
Misiu, co to jest te kreski? To jest tak jak autostrada, równe. Równość. On, widać jest, on. Równość. Znak równości i ona. No patrz. Ja napisałam równo. A ten piorun? Piorun? No piorun, miłość, energia, electricity, wyładowania. Wszystko tu się dzieje. Powiem ci, że graficznie wygląda twoje lepiej. Nie. To jest słabe moje, no nie? Szczerze? No jak parę było? Pytań było trudnych, ale to ogólnie... To był twój pierwszy test ever, pierwszy ogólnie twój to... My się chyba dobrze znamy jednak. To, co jest chyba mega ważne, to to, że my mamy bardzo podobne... Teraz mogę do ciebie bliżej, bo tak musiałem uciekać, żeby się nie ściągało. Bardzo podobne poczucie humoru, pomimo tego, że jest dosyć specyficzne i pewnie osoby, które nas nie znają, mogłyby nie czuć się komfortowo ze wszystkimi naszymi żartami. Ale my na szczęście je rozumiemy i się o nie nie obrażamy. Nie? Mów za siebie. Nie, żartuję. To prawda, mój mąż jest bardzo obrażalski, ale nie o żarty akurat. Kolejna tajemnica? Nic nie mówimy, koniec. Koniec, nie ma. Bo wydamy wszystko. Nie można. Jeśli spodobał ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz na dole. Tutaj przygotowałam dla ciebie kolejne propozycje, które mogą ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.